Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4. My właśnie odbijamy od portu i udajemy się w zupełnie inne miejsce. Słuchajcie, sprawdzimy sobie w ogóle, gdzie my jedziemy, a raczej gdzie płyniemy sobie. O, strasznie daleko, jak widzicie. Dobra, tutaj trzcinowe żniwa. Dobra, jedziemy sobie tam. Hej, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed 4. Dzisiaj wykonamy sobie kolejną misję. Zastanawiam się, jak ich uciszyć. Albo niech sobie nawet śpiewają. Gdzie my się w ogóle udajemy tak naprawdę? A, dosyć daleko, więc dobra. No, w końcu jest cisza. Można się skupić na własnych myślach. A mieliśmy dopłynąć właśnie w to miejsce. Okej. Jesteśmy w dobrym miejscu, czy jeszcze troszeczkę? Chyba jeszcze. Dobra. Tu się zatrzymamy. Andreas Island. Dobra. Jesteśmy na jakiejś wysepce kolejnej. Czekajcie, najpierw zdobędziemy sobie punkt widokowy, bo jest on dosyć blisko. Wygląda jak taka jakaś, nie wiem, trampolina. Właśnie też będziemy mogli skoczyć sobie z niej do wody. No właśnie, w niektórych lokalizacjach wygląda to mniej więcej tak, że mamy nie skoki do siana już, tylko skoki po prostu do wody. Coś nowego, bo w sumie nawet ten dźwięk z Assassina Creed'a jedynki został tego takiego orła, jak tutaj skaczemy. Więc fajnie, że taka odmiana jest właśnie w postaci skoków do wody. Okej, synchronizacja. Zaraz sobie spojrzymy na tą wysepkę, bo ona duża nie jest, zobaczcie sami. Jest nawet bardzo mała. Więc przy okazji pobuszujemy po tej wysepce, sprawdzimy wszystkie skarby, które tutaj są. Okej, synchronizacja 1 na 1 udana. I teraz co tu mamy? O, jest sporo skarbów. Jest, co to jest w ogóle? Mapa skarbów. Wow, ciekawie. Dobra, skok na główkę udany. Idziemy zobaczyć tą skrzynię tutaj. Okej, tu już widzę ją. Okej, mamy wszystko, co chcieliśmy. Jakieś trunki? Oj, tak, tutaj Edward pewnie się nie podda łatwo. A, nie udało się kontrataku wykonać. O, teraz. Dobra. O, pięknie. Czyli taka jakaś misja poboczna. Myślałem, że coś można się czegoś napić i zobaczyć, jak to jest pod wpływem alkoholu. Chociaż czekajcie, zobaczymy. Need something, friend.
pain. I rose to let him in, and then I barred the door again. I like well your behavior, and this I often say. I cannot. Zobaczymy, czy to jest w ogóle daleko nas. 2 kilometry to sobie to chyba odpuścimy w sumie. Tak, ja myślę sobie, no to jest daleko, a tutaj mamy misję tutaj główną, tak? Więc po prostu zobaczymy sobie, co tutaj mamy na przykład w tym miejscu. Jakiś list. Pójdziemy sobie to sprawdzić. A takimi misjami po prostu zajmiemy się troszeczkę później. Jakaś kobietka ładnie sobie w tle śpiewa. Jest i ten list w butelce. Dziwaczny wypadek na morzu. Podczas mojej podróży do Indii Zachodnich przydarzył się ciekawy incydent, dający mi objawienie. To był prosty akt przemocy, którego byłem świadkiem, takim, w którym zginął jedynie napastnik, ułaskawiony pirat nazwiskiem Savory, który pracował na pokładzie, by spłacić swe długi jako uczciwy chrześcijanin, lecz umarł diabłem, pełnym rumą po tym, gdy rozsądne wymówki swych towarzyszy wziął za obelgi. Zginął od wystrzału z własnego pistoletu odniesionego, gdy próbował załadować swoją broń przed pierwszym z 6 pojedynków, na które wyzwał naszą grupę. No okej, czyli też listy sobie możemy zbierać, jeśli chcemy. Co tu jeszcze mamy? Aha, czyli to są, jest taka tutaj miejsce, w którym to ktoś pilnuje takiej skrzyni tutaj, jak widzicie. A udało się łatwo ich tutaj obezwładnić. Dobra, czy już to strefa zagrożona chyba nie jest, znaczy zastrzeżona, tak? Jak już ich tutaj pokonałem, to już nic szczególnego tutaj się nie wydarzy. Ale widzę jeszcze tutaj przy okazji dwie inne skrzynie. O właśnie, jest i ona. Dobra, i jeszcze gdzieś obok powinna, a jest tutaj, dobra. O to chodzi, jeszcze dwie powinny gdzieś być. Ale pójdziemy najpierw tutaj sobie. Czekajcie, wejdziemy sobie drugą stroną, bo tutaj chyba się nie da. Zobaczymy, co na samej górze jest. To są chyba te wyzwania dla nas, też się mogę mylić. A nie, to są takie... To są fragmenty animusa i one po prostu nam czasami uciekają. Musimy je po prostu łapać, jakoś tam czas mamy wyznaczony, musimy je łapać. To akurat było łatwo, ale wiem, że są też takie inne po prostu, które nam uciekają. Czekajcie, spojrzymy sobie na mapkę jeszcze z góry. Co tu nam zostało? Mamy oczywiście zwierzęta, na które możemy polować. Minigra. To też możemy sobie zagrać. I jeszcze skrzynie. Więc tu się udamy do tych skrzyni, a potem sobie zobaczymy, co to za mini gra jest, która na nas czeka. A dopiero potem wykonamy misję sobie tą główną. Nawet dwie przy sobie są. Ja zakładam, że tutaj w tej grze przegram, więc dużo też obstawiał nie będę. Okej, zagramy sobie z nim. Czekajcie, postawimy może 500. Ja tutaj pewnie nie wygram tego. Mamy też fajną przyśpiewkę jakiejś tam kobiety.
No ja wiedziałem, że to postawi, byłem tego niemalże pewien. I już tutaj wygrałem, czy wygrałem, no już jedna tutaj kolejka jest na moją korzyść, oczywiście. Teraz sobie mogę któryś jego usunąć. W sumie... Okej. Wkurzył się na mnie. Czemu przegrałem? Aha, super. Dobra, grałem z nim jeszcze tutaj drugi raz, ale znowu mi też nie wyszło, więc dobra, odpuszczę sobie to i po prostu pójdziemy sobie wykonać jakąś misję poboczną. Tutaj coś mam, jakieś zlecenie. Wchodzimy w interakcję i zobaczymy, kogo mamy tutaj zabić. Hiszpańska ekspedycja szuka na tej wyspie zaginionego artefaktu. Wyprawienie prawie przewodzi bogacz z zakonu templariuszy. Zgładź go, nim odszuka artefakty. No dobra. Tu go mamy. A on będzie pewnie na innej wyspie, tak czy nie? Zaraz to sprawdzimy. No nie, na tej samej wyspie jest, dobra. Tego dogonimy zaraz. Nie, no jest na innej, tak? Na jednej innej jeszcze wyspie, czy nie? Tak, na innej wyspie, dobra. To sobie to odpuścimy. Jak na innej wyspie, to sobie to odpuścimy. A tu się udamy do tego celu głównego już. Dobra, tu mieliśmy przyjść i tutaj wykonamy sobie misję. Why look! It's the bastard son of the late William Kidd. Still a mere boy and yet 10 times the demon his father was. Fancy seeing you here, Kenway. Still looking sleek and mean. Did you steal that costume from a dandy in Havana? No, sir. I found this on a corpse. One that was walking about and talking shite to my face only moments before. Huh. So, what's this I hear about a planned raid on a plantation? Not keeping secrets from me, are you? Not very well. Every day, schooners packed with sugar sail past, coming from plantations nearby. Most times they stop here, sell off a few crates. There's one man visiting today that'd earn you a fine profit. So if you'd like to rob his plantation, I'll point him out. I would. Zapowiada się ciekawie. That's the man. He owns dozens round these islands. And he's bloody rich. Just the sort I like to see robbed. His agent is around here somewhere. Find and follow him, and he'll lead you straight to your prize. Słuchajcie, udamy się na samą górę. Stąd będzie zdecydowanie lepiej wszystko widać. O, jest i on, dobra. Despite the waywardness of your enterprise here, I understand that you are men of discernment.
Aby się tylko nie obrócił. Oho, tutaj będziemy niewidoczni dla niego. Jak na razie mamy go śledzić, nie mamy go zabijać. Mamy po prostu za nim podążać. Chyba on pójdzie w jakieś pewnie takie ustronne miejsce, gdzie wtedy będziemy mogli go zabić. Ewentualnie w ogóle będziemy po prostu mogli sobie z nim popłynąć gdzieś, bo tu jest bez wątpienia jeden z jego statków. I had a delightful conversation with a chap just now. We came to quite an understanding. As you see, sir. Dobra, udało się. Aha, czyli teraz mamy iść do swojego statku szybko. Czyli będziemy za nim płynęli, nie raczej z nim, a raczej po prostu będziemy tutaj udawali się swoją tutaj kawką. Dziwna nazwa strasznie. Dobra, trzeba też się sprężyć, aby tutaj zdążyć, bo mamy też oczywiście czas. Siadamy za sterami i będziemy pędzili. Captain, you have the look of a man crafting a bold idea. The look I've seen before. You mark well, Addy. I've just overheard one of the Beckford's men talking grandly about his plantation and all the cargo he's keeping there. And it gave me the idea that I might take these goods off him and sell them off for a better price than he'd ever ask. Ah, a man of vision. I like this idea. Dosyć szybko się tam przemieszczają. Też pewnie teraz będę w strefie tutaj. Właśnie. Strefy zastrzeżone to tereny, na których nie powinieneś być. Okręty natychmiast cię wykryją i atakują, gdy tylko wpłyniesz w ich pole widzenia. Pole widzenia okrętu wyświetlane jest na minimapie. Unikaj ich, aby nie wejść w konflikt. Strefy zastrzeżone wyświetlają się na czerwono na minimapie. No właśnie. This man's working for Peter Beckford's people. Do you know them? The Beckfords and their sugar empire. Aye. The Beckfords and the Draxes. I never worked their plantation, but I knew their names from hearing other men praise them. But you worked the plantation, no? A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Something else? This man's working for Peter Beckford's people. Do you know them? The Beckfords and their sugar empire. Aye. The Beckfords and the Draxes. I never worked their plantations, but I knew their names from hearing other men praise them. But you worked the plantation, no? A modest one, aye. As a striker in the boiling house. Boiling house? Was it water they boiled? Or something else? Cane juices. It's a hard process making sugar. Dangerous, too. Must be why it fetches such a dear price. What's it like? Toiling on a plantation, day and night. Well, with the cane sugar cut and harvested, it's run between two metal rollers that crush the juice from the plant. After collecting the juice, it was time to boil away the waters from the sugar. This really detaches me from it. Let me tell you, brother, boiling sugar is near the hottest thing on earth. Just a touch on the skin, a stick like birdlime and burn on, leaving a terrible scar. Jesus. Strasznie silne te wiatry są. I tutaj zdecydowanie mi przeszkadzają w manewrowaniu tym statkiem. Ale chyba jesteśmy już bardzo blisko celu tych plantacji. A właśnie, bo tu mieliśmy dotrzeć.
Dobra, idę sobie tam. Zobaczymy, co tam będzie się teraz działo na tych niby plantacjach. Wyspa kotów. Dobra, mamy kilkanaście sekund do tego, aby się tutaj dostać. Okej, jeden zabity. Tu sobie pójdziemy. No właśnie, o to mi chodziło. Jesteśmy tutaj, dobra. I teraz co? Odszukaj agenta. No dobra, odszukałem go. Nic nie mówię. Bit of a do, sir, that's all. It's Wilmington's birthday. And you saw fit to get pickled on duty? It's no bother, sir. We've everything sorted. We'll soon see, won't we? For you must double the watch this evening. Double, sir? My pilot had my eyes on me, though the ship was uncommonly large for such rascals. Certainly wasn't slavers, though. Not a ship that size. In any case, double the watch. And keep your damned eyes wide for anything suspicious. Dobra, teraz tylko jego musimy już tutaj śledzić. Look alive, man. You've a job to do. Apologies, sir. I'll keep my eyes peeled. No nieźle, teraz jeszcze tam będzie nas tutaj widział. Dziwię się, że niewolnicy w ogóle nas nie kapują. How do you suppose you'll be able to ring that alarm if you're piss drunk and barely able to stand? Forgive me, sir. I am fit and able. If I see any strangeness about, you'll hear the bell ringing straight away, I promise. Jak wam powiem, że jeśli oni są pijani, to też mamy większe tutaj szanse na to, że się przemkniemy gdzieś. Wiadomo, ich reakcje są opóźnione i tak dalej, i tak dalej. No, prawie nas zauważył. Kto może mieć klucz? The key, goddammit! Someone find me the key! Wow, tutaj troszeczkę zepsułem teraz chyba. Kurczę, udamy się tutaj. Trzeba szukać. Kto może mieć klucz? Trochę ich tu jest, kurczę. Jest, mamy. Zbieramy klucze i trzeba szybko stąd zmykać. Dobra, tu chyba jestem bezpieczny. O tak, właśnie, w ten sposób. Mamy obrabować magazyn, no nieźle. Take no notice, just let me...
A, pobawimy się z nimi, kurczę. Fajna zabawa będzie tutaj, jak będziemy sobie z nimi walczyć. Oni są narąbani. Już chyba nigdy nie będziemy mieć okazji walczyć tutaj z narąbanymi żołnierzami. Chodź do nas. Aj, tam jest strasznik przecież na górze, dobra. No chodź do nas, no chodź. Dobra, tego zaatakujemy. Tak, wyeliminowany. I został tam nam jeden na górze, ale przemkniemy tutaj. Aha, muszę być anonimowy, dobra. A tam mnie koleś na górze zobaczył. Kurczę, chciałem zagwizdać. Nie wyszło mi, bo niestety gwizdać nie można, jak wisimy sobie. Dobra, udało się. Tak, i sobie obrabujemy teraz magazyn. O, sporo tego. Drewno, metal, płótno, rum, cukier. Super. Nam pomogą teraz. Trzeba będzie to wszystko przenieść teraz na nasz statek, że oni nas nie zauważyli. No ale w sumie też są pozbyłem alkoholu, więc tutaj nie ma się dziwić, że tutaj reakcje ich są troszeczkę, niby to powiedzieć, opóźnione. A więc dobra, to będzie tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!